te różnorodne tożsamości mogą w sobie współgrać i nie muszą być konfliktowe. Ja mogę powiedzieć o sobie w taki sposób, że jestem mieszkańcem Bytowa, ziemi bytowskiej. To jest dla mnie bardzo ważne, takiej identyfikacji lokalnej. Jestem oczywiście Kaszubą po stronie taty, ale ze strony mamy jestem Kociewiakiem. Czuję się pomorzaninem. W różnych miejscach Pomorza czuję się u siebie, od Szczecina po Toruń i Elbląg. Uważam siebie również za Polaka i uważam siebie za Europejczyka. I wszystkie te tożsamości nie są konfliktowe, nie zawsze łatwe są do pogodzenia. Czasami coś mnie denerwuje jako Kaszubę z racji właśnie tego, co jest polskiego, takiego czy innego. I odwrotnie. A jakbym dobrze poszukał, to znalazłbym oczywiście także korzenie niemieckie, bo siłą rzeczy tutaj na pograniczu nie brakowało również w mojej rodzinie osób, które po prostu były Niemcami.